drugiej edycji konferencji Marketing to Silver Generation. Spotkania, które gromadzi ekspertów marketingu z globalnych firm, wiodących firm na rynku polskim. Oprócz naszych ekspertów gościmy również influencerów pokolenia Silver oraz reprezentantów dancingu międzypokoleniowego. To forum jest jednym z pierwszych miejsc, gdzie się dyskutuje o tym, jakim klientem jest osoba starsza, czy jakim konsumentem jest ten konsument 60+, ale też się mówi, jak dotrzeć, jak zbudować dedykowaną bądź rekomendowaną usługę. Przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę firm, które przychodzą tutaj jako uczestnicy, na to, jak ważna jest grupa 50+ i dlaczego musimy się nią zajmować. I w sensie marketingowym, i też jakby w celu wprowadzenia, przygotowania różnego rodzaju inicjatyw dla tych osób. No jestem tutaj, ogromnie się cieszę, że wreszcie powstają takie eventy, konferencje, które są stricte tej grupie przeznaczone. Jestem przekonany, bo ta wiedza jest, czy wiara jest oparta na cyfrach, że pokolenie seniorów to jest przyszłość naszej gospodarki i przyszłość tak naprawdę dla wszystkich marek mainstreamowych. I my wszyscy musimy się nauczyć, jak do tego pokolenia dotrzeć. Dzisiejszy kongres i to spotkanie tutaj jest zalążkiem czegoś, co miejmy nadzieję będzie się rozwijało, bo to jest pozytywna zapowiedź i chyba mająca dalszy ciąg i tendencję do rozwoju. Miejmy nadzieję, ja na to bardzo liczę. Nadal chcemy żyć, że jesteśmy aktywni, że nie wszyscy zamykamy się w domu, a nawet ci, którzy się zamykają, to szukają jakiegoś sposobu, żeby z tych domów wyjść. I to jest największą bolączką marketingu czy promocji firm. To jest największą bolączką tego, że ludzie myślą, że jak już ktoś ma 60 lat, jest na emeryturze, to mu nic więcej do życia nie potrzebne, a to jest nieprawda. W kwestii marketingu i przekazu marketingowego my bardzo skupiamy się na tym, co możemy im zaoferować, natomiast nie do końca i nie zawsze bierzemy pod uwagę to, jakie są ich potrzeby. Szczególnie nie wiemy o tych potrzebach emocjonalnych, nie do końca i nie zawsze traktujemy ich jako człowieka, bardzo często traktujemy jako dość podmiotowo jako konsumenta czy odbiorcę naszego produktu. Odkąd się dowiedziałem o tej konferencji i tematyce związanej, zauważyłem, że jest bardzo dużo szalenie interesujących prelekcji, szalenie interesujących spotkań. Teraz już wiem, a wtedy myślałem, że bardzo mi się przydadzą jakby także w codziennej pracy, jakby w szerszej perspektywie spojrzenie na tą tematykę.